Come on, Vicky. Come on. Come on, keep going. Siła pomsty. W rolach głównych. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Z nami. Uciekaj. Załatwiłem jednego z nich. Przedstawiam pana Jacka Kane'a, już byłego agenta Secret Service. Jesteście mi winni 50 tysięcy. Przetrwanie. Oto, co naprawdę się liczy.
Piękne polowanie. Za nasze bractwo. Sam Will Rogers nie byłby lepszy. Nie baw się z Chillakiem, bo się spóźnimy. Do Nowego Orleanu długa droga. Wujek Larry liczy na ciebie. Rozwiążcie go. Ubrudziłeś się. Zaraz się przebiorę. Dziadku, popędź go. Wyrosła na piękną dziewczynkę. Twoi rodzice byliby z niej dumni. Nie obwiniaj się za ich śmierć. Wiem. Jedźmy. Pan Richards wygłosił przemówienie przed paradą? Chyba tak. Czemu zajął się polityką? Bo chciał być wśród przyjaciół, powstrzymać biedę i przestępczość i zapewnić im lepsze życie. Będzie miał sporo pracy. Nalej mi kawy, trajkotko. Jadą. Warto było tłuc się taki szmat drogi. Ale wypiękniała. Wyrośnie na pożaraczkę serc. Czym ty ich karmisz? Czym tylko się da. Pokażcie, co potraficie. Mały Bruce Lee. Jesteś najlepszą kucharką na całym świecie. Dzięki. Przy nich trudno wyjść z wprawy. Jak tam polityka? To duże miasto. Niełatwo czegoś dokonać. Niektórym tak. Nie mówmy o tym. Dlaczego? Bo ktoś ci grozi? Kto? Grupa awanturników. Nic wielkiego. Mają nazwę Pentagram. Na razie to tylko głupie telefony.
Nic się nie stało. Wznoszę toast. Za przyszłość. Wspólną przyszłość. Przyszłość dla młodych, by nie popełniali naszych błędów. Gotowi na festyn? Przypilnuj Sary. Rozejrzę się trochę. Dobra. Zaraz wrócę. Ochrona? Więcej was nie ma? Na godzinie pierwszej.
Nie oddycha. Brak tętna. Well done. Gentlemen, two of the world's panowie, są wśród nas dwaj mistrzowie sztuk walki. Komandor Jeb Wallace, posiadacz tytułu mistrza świata w triatlonie. I Wade Delaney, najmłodszy senator na południu. The South's youngest senator. Kiedy walka o urząd prezydenta? Jeszcze trochę. Jest wśród nas ktoś jeszcze. Filozof, myśliciel, żołnierz i założyciel Hadley Corporation. Przedstawiam profesora Eliota Glastonbury'ego. Łatwo rozdzielać komplementy, ale ostrzegam, ten chłopak zarobił $2 miliony w wieku 21 lat. Poklaski dla Charlie'ego Lavalla, prezesa Blue Tech. To wielki zaszczyt znaleźć się wśród was, prawdziwych Amerykanów. Jestem z was dumny. Przyjaciele, rodacy, Amerykanie, żyjemy w trudnych czasach. Obrzucają nas obelgami, bo kochamy nasz kraj, bo chcemy, by przetrwał załamanie gospodarcze. Wiecie, co nas czeka? Zamieszki na ulicach naszych miast. Chaos. Zdziczali narkomani. Gangi czarnych gwałcicieli. Politykierzy chcący odebrać nam broń. Komuniści z Ameryki Środkowej szykujący się, by przekroczyć Rio Grande i terroryzować wasze matki i dzieci. Waszych sąsiadów i wasze kościoły.
Najpierw opanują Meksyk. A co dalej? W Kalifornii, Teksasie i Arizonie mieszka ponad 20 milionów Meksykanów. Co będzie, gdy ogłoszą, że chcą się przyłączyć do Ludowej Republiki Meksyku? A potem zajmą Nowy Orlean. Nowy Orlean, Chicago, Boston i Nowy Jork. Mamy konstytucyjne prawo do noszenia broni. To nasz święty obowiązek, by z niego korzystać. Zostać żołnierzami broniącymi amerykańskiego porządku. Tchórzliwi liberałowie nazywają nas paranoikami. Chcą bez walki oddać nasz kraj w ręce komunistów, ale my odpowiemy żelazną pięścią. Nie. Co się stało? Chybili. Daliśmy jej środek uspokajający. Chodźmy do mamy. Masz klucz do naszego domu. Rozgośćcie się. Do jutra. Wiem, że to słowa, ale gdybyś mnie potrzebował, wiem. Dobry wieczór. Kazano mi się do pana zgłosić. Zawieź nas do domu Richardsów. Cooper, zrób z tym porządek. Bydlaki. Admirale, do pana, Matt Hunter. To ty? Tak. Liczyłem, że zadzwonisz. Larry się trzyma? A jak pan myśli? Znasz naszą kryjówkę w Nowym Orleanie? Spotkamy się tam za 2 godziny. Proszę znaleźć informacje dotyczące grupy o nazwie Pentagram. Dziadku, zapasz im kawy. Cooper, działasz? Muszę na chwilę wyjść. Dziadek się tobą zajmie. Wrócisz rano? Tak.
Daj buziaka. Nie martw się. Jest Hunter. Prześlij go. Przyjechał Hunter. Dobrze cię znów widzieć. Parszywa praca. Generał Alan Wyatt z kontrwywiadu. Charlie Cray z FBI. Kapitan Matt Hunter, jeden z najlepszych agentów w wydziale. Dlaczego Larry Richards nie miał ochrony Secret Service? Odmówił. Ostrzegaliśmy go setki razy. A Pentagram? Usiądź. To tajne stowarzyszenie skrajnej prawicy. Szkolą się do walki. Ich symbolem jest pięcioramienna gwiazda. Pięć ramion to pięciu członków założycieli. Śledzimy ich od lat. W jaki sposób działają? Zakamuflowani w wielkich firmach jako uczciwi przedsiębiorcy, ale i mają się wszystkiego, by zdobyć fundusze na swoją działalność. Dlaczego zaatakowali Larry'ego? Pewna firma chciała wykupić część terenów rekreacyjnych, żeby zbudować tam zakłady chemiczne. Larry ich powstrzymał. Sęk w tym, że nie wiemy, kim są. Możliwe, że to zagraniczne korporacje reprezentowane przez świetnych prawników. Jednego jesteśmy pewni. Tych pięciu to biznesmeni mający rozległe znajomości w Waszyngtonie. Musi być sposób, żeby ich wyłuskać. Mają pewną słabość. Jaką? Klub myśliwski. Ale nie polują na zwierzęta, tylko na ludzi. Skąd pan wie? Bo na rozlewiskach znaleźliśmy wiele zmasakrowanych ciał. Każde naznaczone pięcioramienną gwiazdą. Chce mi pan wmówić, że Pentagram zaciągnął tych ludzi na bagna, żeby na nich polować? Żeby zostać ich członkiem, musisz się wykazać wobec największych twardzieli. Gdybyśmy mogli umieścić agenta wśród nich... Odpada. Miałbyś tylko ich zdemaskować. Agencja załatwi resztę. Za duże ryzyko. Tylko ty możesz tego dokonać. Chcę chronić rodzinę Larry'ego. Przewieźcie ich na ranczo, póki sprawy się nie wyjaśnią. Tylko tyle. Dobrze, dziękuję. Schrzaniliście, chłopcy. Po raz pierwszy nasza organizacja zawiodła. To twoja wina. Wyznaczyłem czterech najlepszych ludzi. Miało pójść jak po maśle. To nic. Każdy popełnia błędy. Ten idiota wyskoczył z tłumu i narozrabiał. Zabił czterech naszych. Popatrzmy. To on? Tak. Agent? Nie, za młody. To kumpel naszego czarnucha.
Myślę, że to zawodowiec. Bez dwóch zdań. Proponuję ściągnąć go do lasu i zapolować. Lepiej załatwić go od razu. Jeszcze ktoś pomyśli, że tracimy formę. To samo tyczy się Bambo. Zrozumiałeś? Zdrowie Parkera. Wszystko gotowe. Śmigłowiec czeka. Panie Richards, do pana. Ja odbiorę. Chodźcie. Pana Richardsa nie ma. Kto mówi? John Moxey z telewizji. Proponujemy panu Richardsowi wieczorny wywiad dotyczący tragicznych wydarzeń. Niestety nie ma go. Mówi Richards. Chętnie wezmę udział w programie. O której? Proszę być w studiu o 17. Wejście od Beale Street. Ktoś pana zaprowadzi. Przyjadę. Wiesz, że to pułapka? Oczywiście, że wiem. Niech się tym zajmie agencja. Admirał Brown osobiście dowodzi akcją. Zabili mojego syna. Sam się tym zajmę. Nie dasz się przekonać? Przecież wiesz. Nie mogę was puścić. Zabierz dzieci na ranczo. Zobaczymy się jutro. Muszę słuchać poleceń. To rozkaz. Masz spluwę? Nie. A ty? Pozbyłem się. Więc co robimy? To, co zwykle. Improwizujemy. Jedź prosto, a potem w lewo. Teraz w prawo. To tutaj. Są. Czekajmy, aż zaczną. Trzymaj się. Ruszać się, idioci. Thank you.
Gdzie oni się podzieli? Nie wiem. Ruszać się. Jazda. Już my im pokażemy. Skaczemy. Łapcie czarnucha. Osłaniajcie mnie. Robi, zostań. Mam zasrańca. Oh!
Co jest? To tylko rany. A ty? W porządku. Za tobą. Powiedz kumplom z Pentagramu, żeby się odczepili. Bo się udławią. Wrócimy po ciebie. I po twojego czarnego kumpla. Nie musiałeś się włączać. To moja sprawa. I moja. Pamiętaj. Dobrze, że już jesteście. Wszystko w porządku? Cicho jak na pikniku. Co z twoją ręką? Mały wypadek. Fajnie was widzieć. Gdzie Daisy? Śpi. Wam też by się przydało. To nic. Zajrzę do niej. Zrobię ci mocnej kawy. Dzięki, kochanie. Dobrze, że jesteś. Ja też się cieszę. Pięknie tu. Pamiętasz nasze pikniki z mamą i tatą? O czym chciałeś rozmawiać? Wujek Larry i ja musimy na trochę wyjechać. Sprawy państwowe? Nie, moje. Dlaczego ktoś chce zabić wujka Larry'ego? Bo w polityce trafiają się źli ludzie, którzy chcą się wzbogacić i mieć nad wszystkimi władzę. Wujek Larry pragnie ich powstrzymać. Tacy jak ci, którzy zabili mamę i tatę? Tak. Bądź ostrożny. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. No jak? Kto pierwszy? On wie o Pentagramie. Zagroził nam. Doprawdy? To szaleniec. Kazał powiedzieć, żebyście się odczepili, bo się udławicie. To tylko wzmaga apetyt. Nie możemy tak tego zostawić. Nasi stronnicy stracą wiarę. To frajerzy. Podobnie jak reszta tych kretynów. Jeb ma rację. Przetrwają tylko najlepsi. Dlatego my dowodzimy. Możesz na mnie liczyć, ale tamten to naprawdę ktoś. Byłby znakomitym nabytkiem dla ruchu. Nieważne.
Wiem, że jest całkiem przeciwny naszym ideom. Wiesz, kto to? Były agent Secret Service i partner tego wyszczekanego czarnucha. Należał do G6, elity elit. Był ich najcenniejszym agentem. Odszedł, gdy jego rodzice zginęli w wybuchu bomby przeznaczonej dla niego. Stracił ikrę? Musiał zaopiekować się młodszą siostrą. To słabeusz. Wiemy, gdzie przebywa? Farma opodal Braxton, 300 kilometrów na północ. Siedzi tam teraz. Z czarnuchem? Tak. I bandą agentów. To lubię, a ja uwielbiam. Świetnie. Tak. Przez ciebie straciliśmy 11 ludzi. To nie moja wina. Ten człowiek to żmija. Prawdziwy diabeł. Przynosisz hańbę naszemu ruchowi. Błagam. Poprawię się. Nie rób tego. Zaprośmy pana Huntera na polowanie. W porządku. Pełno agentów. Czterech w kuchni, trzej z Hunterem. Richard śpi na górze. A ten ochroniarz? Uderzył w kimę. Wiecie, co robić. Jazda. Chłodno na dworze. Mam gorący gulasz. Chętnie spróbuję. Gdzie pozostali? Są w pobliżu.
Skąd tamci wiedzieli, gdzie jesteśmy? Zabierz Daisy. Muszę iść po Jeffa. Pokropcie go. W porządku? Idź po Larry'ego. Zostań tu. Nie ruszaj się. Jeff, idę po ciebie. Jeszcze chwila. 5 patyków, że zwieje. Okaże się. Ochroń mojego syna. Idź. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Bracie. Strasznie wrzeszczy. Ucisz ją. Matt Hunter! Jesteśmy Bractwem Łowieckim Pentagramu. Szukałeś nas. Szkoda, że spotykamy się w takich okolicznościach. Zdjąć go. Tylko żywego. Niezwykły jest pana człowiek. Zostaw moją siostrę. Ona wam nie zaszkodzi. Zapraszam cię na wielkie polowanie. Siostra będzie gwarancją, że przyjdziesz. Obserwujemy cię. Przyjdź za 2 tygodnie do Ville de Louvette. Jeśli przyjmiesz zaproszenie, siostra wyjdzie bez szwanku. Jeśli będziesz gadał, domyśl się, co się stanie. Powodzenia.
Co za bajzel. Mamy takie możliwości, a nie potrafimy ich powstrzymać. Muszą mieć dobry wywiad. Wiedzą o naszych posunięciach, a my o nich niczego. Co się z nami dzieje? Sam nie wiem. Myśli pan, że Hunter i dziewczynka żyją? Może. Ciał nie znaleziono. Chyba, że spłonęli w domu. Technicy to sprawdzą. Po pierwsze, przeczesać okolice. Może gdzieś leżą. Po drugie, blokada informacyjna. Po trzecie, jeśli ktoś wygada, każe go rozstrzelać. Dziesięć dni poszukiwań i nic. Myślę, że Hunter i dziecko żyją. Dlaczego pan tak przypuszcza? Przeszukaliśmy każdy zakamarek i ani śladu ciał. A raport z laboratorium? Nic nie znaleźli. Może pentagram gdzieś ich pochował? Wątpię, resztę ciał pozostawili. Może ich porwali? Myślisz, że Hunter dałby się wziąć żywy? Skoro tak, dlaczego się nie pokazuje? Dobrze go znam. Teraz nie ufa nikomu, nawet agencji. Myślę, że gdzieś się przyczaił i odezwie się we właściwym czasie.
Tak to go! Hej, tak to go! Jednak się zjawił. Pół miliona dolarów za głowę Huntera. Łowy wkrótce się rozpoczną. Przepraszam. Nie znam cię. Wyglądasz tak żałośnie. Mam na imię Fifi. Pomogę ci. Szukam dziewczynki, 12-latki. Rozpustnik z ciebie. Boli. Ma na imię Sara. Gadaj, gdzie jest. Nie wiem. Chodź. Jest tu jedna nowa. Smaczny kąsek. Wystawiamy ją na licytację o północy. Za $500 możesz się z nią zabawić. Oto ona. Myślałam, że nie żyjesz. Ktoś cię skrzywdził? Nie, ale bardzo się bałam. Uciekamy. Jak to uciekacie? Damy mu forę. Pół godziny. Co tego? Lewa! Zanosi się na burzę. Deszcz wywabi aligatory.
Nie bój się, to tylko burza. Jesteś cała? Fajnie było. Dobrze się bawisz. Na razie tu zostaniemy. Tu będziesz bezpieczna. Dziadek Jimmy nie żyje? Nie żyje.
Sarah. Sarah. Gdzie moja siostra? Gdzie byłaś? Szukałam cię. Musimy uciekać. Nie dam rady. Wskakuj na plecy. Thank you.
Wybacz, stary. Chciałeś mnie wyrolować? Potnę cię na kawałki. Już niedaleko. Lekarza, szybko. To moja siostra, którą bardzo kocham. Jeśli umrze, wy będziecie za to odpowiedzialni. Prędzej. Co się stało? To członkowie Pentagramu, których zabiłem. Jeb Wallace, Chuck Laval i Wade Delaney. Został co najmniej jeden. Przekroczyłeś uprawnienia. Komitet musi poznać tożsamość pozostałych, zanim znów zaczniesz działać. Komitet może ugryźć się w dupę. Przeklęci liberałowie nazywają nas faszystami. Ale jest faktem, że Hitler miał rację. Był wizjonerem. 40 lat po jego śmierci połowa świata należy do komunistów. Powinniśmy pozwolić Hitlerowi rozprawić się z nimi, gdy był jeszcze czas. Jakże inny świat byłby dzisiaj. Terror należy zwalczać terrorem. A my zmierzamy ku zagładzie. Słuchacie mnie? To ostatnie dni naszej cywilizacji. Ktoś do pana wygląda raczej nieciekawie. Wybaczcie, to nie potrwa długo. Częstujcie się kawą i cygarami. Ja wkrótce wrócę.
Tak, już jest. Wcześniej niż się spodziewałem, prawda? Jak tam noga? Dziękuję, doskonale. Nie dokończyliśmy naszych porachunków. Przejdźmy do większej sali. Niezwykły z pana człowiek. Nikt dotąd nie przetrwał polowania. Co pan powie na 10 milionów dolarów? Pentagram chętnie pana przygarnie. Z pentagramem już koniec. O nie, młodzieńcze, to dopiero początek. Ogarnie cały ten kraj. Jak pożar wyschłej ściółki w upalny dzień. Kto nim kieruje? Kim jest piąty członek pentagramu? Niestety, tego pan się nie dowie. Proszę wybrać broń. Tylko na to cię stać?
Kryzys minął. Wyzdrowieje. Jesteś cały? Tak. I muszę się tobą zająć. Już mnie nie zostawisz? Obiecaj. Obiecuję. Musi się wyspać. Poczuję się znacznie lepiej. Dziękuję. Gratuluję. Udało ci się. Naprawdę? Wstępne śledztwo dowodzi, że zadałeś organizacji cios w samo serce. Jednak nie wszystko jest jasne. Na przykład, kim jest piąty członek Pentagramu? Skąd wiedzieli, dokąd wywieziono rodzinę Richardsa? Miejsce znał tylko pański wydział. Mieli doskonały wywiad. Z pewnością. Czy ty coś sugerujesz? Nie, ale coś panu powiem. Jeśli Glastonbury mówił prawdę, Pentagram dopiero zaczyna. I jeszcze coś. Ja także. Thank you.